Jesteśmy w małej miejscowości Pinksterede i wszyscy wiedzą właściwie, że Gotlandia była strategicznym miejscem w czasie zimnej wojny, zarówno natowskie, jak i należące do Układu Warszawskiego państwa zakładały opanowanie Gotlandii jako wstęp do wojny, ponieważ umiejscowienie ewentualnych baz lotniczych na wyspie umożliwiało operowanie w strategicznych rejonach Bałtyku w przypadku wojny w Europie. Natomiast okazuje się, że formacje obronne stawiano tu od niepamiętnych czasów, już od czasów Wikingów, ale tutaj mamy skansen po instalacjach obronnych budowanych w początku XX wieku. Plany powstały pod koniec XIX. Budowę rozpoczęto w 1904, a ukończono w 1914, akurat na początek I wojny światowej. Stacjonowały tutaj oddziały artylerii oraz mieściły się magazyny zarówno amunicji, żywności, materiałów opatrunkowych. I funkcja obronna, co prawda, zakończona została jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast magazyny istniały tu aż do lat 90. Magazyny leków, materiałów opatrunkowych i wszystkich materiałów niezbędnych w wypadku kryzysu. Właśnie tutaj mieścił się jeden z magazynów, z których Szwecja słynęła do lat 90. Takich magazynów w kraju było rozlokowanych mnóstwo i po latach 90. zaczęto je rozmontowywać. Te informacje nabrały aktualności teraz, w czasie epidemii korony, gdy nagle okazało się, że Szwecja nie ma już żadnego z tych słynnych magazynów. Wszystkie zostały rozmontowane, opuszczone, zawartość sprzedana i większość polityków w kraju obudziła się właśnie teraz, szalenie zdziwiona, że żadnych zapasów nie mamy. Ale tymczasem, proszę bardzo, pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. Mieściła się tu bateria artylerii przeciwlotniczej. Idziemy tutaj. Wow. Bardzo solidne bunkry. No tak, tu zapewne były stanowiska ogniowe artylerii. Czyli chodzimy po dachu całego tego kompleksu bunkrów i magazynów. Co? No bo tu można chodzić, jesteśmy na dachu. Okej. No proszę. System torów. Zapewne do lokalnego transportu amunicji artyleryjskiej.
fort otoczony gniazdami artyleryjskimi. Okej. Idziemy do środka. Zobaczymy, co tam jest. Porządne drzwi. Aha. Peryskop. Można go było podnieść i obserwować wszystko dookoła twierdzy. Nie ja. Mechanizm do podnoszenia i opuszczania. Peryskop. Wow, gdzie masz być schowany tutaj? Ten otwór. No właśnie. Tu jest. Szyb dla peryskopu. Działa. Aha. Działo typułem 9406. Było umieszczone w pancernej kopule, która była obracalna dookoła. Oddawało działo 8 strzałów na minutę. Zasięg do 6 km. Pierwszy raz użyto tego działa w 1909 roku. A ostatni raz w 1952. Tam jest działo. Ja. A? Bardzo. Tu był szpital. Bunkier szpitalny. Ale świeże rzeczy, masz takie stanowiska, ładne. No, takie naczynia to jeszcze niedawno były w polskich szpitalach. Ale pudełko jest nowe. Pudełko jest całkiem nowe, Adasiu. Patrz, jest jakieś śmieszne mocniki? Jak się jest chory, to nie można wstać z łóżka, więc jak się chce zrobić. Normalnie się przestraszyłem, że ktoś tu naprawdę leży. No bardzo porządne bunkry. A co to za konstrukcja? Wiecie co, przestraszyłem się tych kukieł. Jak zobaczyłem tutaj pod kocem, to się przestraszyłem, że ktoś tu naprawdę leży. Jaha. Zestawy pierwszej pomocy dla żołnierzy. Proszę bardzo. 1939 rok, 38. Lekarstwa, wiesz, bandaże. 41. Wezwali to opatrunki, nosze. No tu pokój telefonisty. Centrala telefoniczna. Fajny, nie? Ha. Fajny.
tu mamy magazyn amunicji. Łuski. No i to jest taki sika, że na taś. Ale to pewnie się tu patrzyło w bór, wiesz? Jak to pomagało strzelać, wiesz? Czekaj, nie przedać. Muszę odsłonić? Chyba zasłaniasz. Aleś, odsłonię. Kwatery żołnierzy. Jak mówiłem, całe umocnienie na 300 osób. Tu mieszkało 16 osób w piętrowych łóżkach. Mama, nie dyskutuj. No bo chcieli pokazać, jak to kiedyś przechowywali. Widzisz, że tu nie bało żadnych szafek, nie? Każdy miał pewnie jeden mundur i dwie pary gaci najwyżej. No ale dziękuję za życie w takim bunkrze. Aha. Umywalnia, twierdzy. Tutaj talia. Piękny pisuar. Ze spłuczką. Elegancko. A to umywanko, kiedy myli, wiesz? Nie ma żadnej wanny. Państwo? No, chociaż doktora, która pleśnią pachnie. Trochę wojskowego sprzętu radiokomunikacyjnego. Nie ma pojęcia. Kolejny korytarz wiodący do okopów i stanowisk ogniowych. Żołnierze mogli opuścić bunkier bezpośrednio do swoich stanowisk strzeleckich, nie wychodząc na zewnątrz, w sensie poza okopy. No tu mamy system ogrzewania całych umocnień wraz ze zbiornikiem ciepłej wody. O, centralne ogrzewanie, proszę bardzo. A tu mamy miejscową elektrownię, agregat prądotwórczy w bunkrach, odpowiedzialny za dostarczenie oświetlenia i systemów elektrycznych. Pierwotnie w twierdzy zainstalowano instalację elektryczną na 110 V i wszystkie urządzenia elektryczne zasilane były z baterii akumulatorów, które z kolei były ładowane silnikiem spalinowym, innym niż ten zamontowany nieco później. A ten agregat, który mamy tu, zasilany był olejem z tego zbiornika. Trójkątny zbiornik na olej, zbudowany w 1911 roku. Prawdopodobnie jedyny trójkątny zbiornik na olej w Szwecji. O, mówią, że coś tam jest super. To idę zajrzeć. Joho! Kuchnia! Żeby musieli mieć wielki garnik, nie? Nie takie malutkie, jak mam w domu. Kuchnia! Patrz, super jest. Ale system garnków obracanych za pomocą kół zębatych. Genialne! Sylwia, ty Sylwia, odkolejny studia. No, prawda. Pokrywki podwieszane na linach. A widziałeś garnki wygotowane z ciężarkami, które utrzymują je w powietrzu. Bardzo jesteś ona. O, ten kocioł. Ten ma niezły system podnoszenia pokrywki. Rewelacja.